Samotne matki i ich dzieci znajdą schronienie w Ełku. Caritas diecezji ełckiej zamierza otworzyć Centrum Pomocy Społecznej i Medycznej dla matki i dziecka. Ośrodek mieścić się będzie w jednym z budynków przy Szpitalu Miejskim na osiedlu Jeziorna. W ramach inwestycji utworzony zostanie dom samotnej matki, punkt opieki nad dzieckiem oraz poradnia rodzinna i terapeutyczna. To pierwszy tego typu ośrodek w województwie warmińsko-mazurskim, mówi ksiądz Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas diecezji ełckiej. To będzie placówka wielofunkcyjna, która przede wszystkim będzie świadczyła pomoc w poradnictwie, w terapii dla rodzin, dla ludzi, którzy poszukują przede wszystkim pomocy wewnętrznej. Nasze województwo nie posiada takiego domu konkretnego dla samotnych matek. Jeżeli są takie pomieszczenia, to albo są przy powiatowych centrach pomocy rodzinie, ewentualnie gdzieś tam w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe Caritas. Widzimy, że w społeczeństwie wiele rodzin jest niewydolnych, nie tylko materialnie, ale też i bym powiedział wewnętrznie, gdzie moralnie, gdzie takie dziecko, jeżeli już powiatowe centrum pomocy rodzinie wydaje decyzję wraz z sądem rodzinnym o odebraniu dziecka z rodziny naturalnej, to wiemy, że coś tam dzieje się nie tak, a takich dzieci coraz więcej jest. Zanim ośrodek zostanie otwarty, budynek przy ulicy Jesiennej czeka gruntowny remont. Dobudowana zostanie m.in. klatka schodowa i poddasze. Po zakończeniu prac powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 1500 m2. Całość zupełnie zmieni swoje dotychczasowe oblicze, dodaje ksiądz Kruczyński. To co widzimy dzisiaj, to jest budynek, który od 20 lat stoi nieużywany. Zacieki są bardzo duże. Trzeba zdjąć cały strop. Właśnie złożyliśmy dokumenty, które potrzebne są, by uzyskać pozwolenie na budowę i przebudowę. Trzeba całą sanitarkę zrobić, centralne ogrzewanie. Będzie dobudowane jeszcze poddasze, bo zmieni budynek całkowicie swoją strukturę i architekturę. Mamy nadzieję, że w 2013 roku będzie takie oficjalne otwarcie. Może nie całości, ale przynajmniej część budynku już zostanie oddana do użytku. Planowany koszt inwestycji to około 5 milionów złotych.